jak to jest, że osoba, która potrzebuje pomocy w każdej rzeczy, we wstawaniu rano, w kładzeniu się spać, w pójściu do urzędu, w pójściu na zakupy, wymyśliła sobie, że ona będzie pomagać innym. Ja nie chodzę, ja jeżdżę. Jak to jest, Tomaszu, że osoba, która aby jeździć potrzebuje pomocy, aby zrobić zakupy jeżdżąc potrzebuje pomocy? Powtarzam to samo pytanie, tylko poprawiam się oczywiście. Wpada na pomysł, żeby zacząć pomagać innym. A to jest prosta zasada. Chcesz pomóc sobie, zacznij pomagać innym. To jest chyba twoja maksyma życiowa. Tak. A na fotografiach, oprócz tego momentu wręczania jakiegoś sprzętu, jedzenia, to było jedzenie akurat, zobaczyliśmy też tak. Widzimy teraz moment, kiedy dostajesz jakieś odznaczenie od wiceprezydenta Sosnowca. Znaczy to nie odznaczenie, tylko dostałem dyplom. Nie, no to też warto się cieszyć. No. Odznaczenie może następnym razem. No trzymamy kciuki. Jakoś mamy pomóc ci, żeby wysłać jakąś petycję czy coś. Nie. Sam sobie poradzisz. Pożyjemy jakoś to będzie, nie ma problemu. Znaczy to był dyplom za ogólną działalność sporo Sosnowca, że padło na mnie. Mhm. Jako, że to jestem, pojechałeś. No, że jestem po prostu taki, że trudno mnie nie zauważyć, no to... Medialny, chciałeś powiedzieć medialny. Wiem, że to chciałeś powiedzieć, tylko się powstrzymałeś tutaj, żeby jakieś pozory skromności zachować. Tak, tu wyszła moja wdowa skromność. Tak. Bardzo lubiłem piłkarzy. Wiesz, co to jest?